Legenda o rogalińskich dębach. Dawno, dawno temu Lech, Czech i Rus wybrali się na wspólne łowy. Zapowiadały się wyśmienicie, bowiem knieje porastające dziedzinę Lecha słynęły z obfitości zwierzyny. W ciągu dnia wiele zwierząt już padło, ale braciom ciągle jeszcze brakowało rosłego jelenia rogacza. Wieczorem znużeni zalegli wokół ogniska, aby następnego dnia kontynuować łowy. Kiedy zaczęło świtać, a las spowiła gęsta mgła, z pomiędzy drzew wyłonił się niezwykły jeleń. Widać było, że to prawdziwy przywódca stada. W ciszy obserwował śpiących braci. Wtem niespodziewany trzask gałązki obudził Czecha. Ten przetarł oczy i niedowierzając długo wpatrywał się w majestatyczne zwierzę. Powolnym ruchem chwycił łuk i jednym susem dosiadł konia. Niespodziewany hałas obudził także Lecha i Rusa, którzy w okamgnieniu dołączyli do brata i wspólnie rzucili się w pogoń za zwierzęciem. Długo trwała gonitwa, aż w końcu coraz bardziej zmęczony jeleń przystanął na śródleśnej polanie. Pochylił głowę z ogromnym porożem, gotując się na śmiertelną walkę. Tuż za nim wpadli na polanę jeźdźcy, napinając swoje łuki, i kiedy wydawało się, że nic już nie uratuje zwierzęcia, nagle jak spod ziemi wyrósł starzec z długą, siwą brodą w zgrzebnej szacie. Wyciągnął ręce w kierunku myśliwych, krzycząc jednocześnie – stać! Nie strzelać! W świętym gaju jesteście! Na te słowa myśliwi zawstydzili się, zsiedli z koni, opuścili łuki, a jeleń, podniósłszy głowę, spojrzał ostatni raz na swoich prześladowców i powolnym krokiem zagłębił się w knieję. Teraz dopiero bracia spostrzegli, że na polanie wśród rozłożystych dębów stoi posąg światowida. Zaraz też oddali mu pokłon i złożyli dary, a na pamiątkę tego niezwykłego zdarzenia Lech polecił zbudować w tym miejscu gontynę. Starzec zaś, jako strażnik świętego gaju, nazwał trzy rosnące tu dęby imionami braci – Lech, Czech i Rus. Z biegiem czasu odwiedzający to miejsce pielgrzymi nazwali Rogalinem od potężnego jelenia rogacza, który uszedł tu z życiem. Mijały lata, mijały kolejne pokolenia, aż na wielkopolskiej ziemi nastał książę Mieszko. Wprowadził nową wiarę, a święte gaje nakazał zniszczyć. I pewnie taki los spotkałby i ten gaj w Rogalinie, gdyby nie imiona nadane dębom przez starca. Przez wzgląd na pamięć o przodkach oszczędzono drzewa, a na gontynie postawiono krzyż jako znak nowej wiary. I choć gontyna już dawno w proch się rozsypała, to drzewa przetrwały stulecia i stoją mocno już pochylone, jako niemi świadkowie historii. Tyle opowiada legenda o tym miejscu i o starych dębach. Jeśli trafisz do Rogalina, odwiedź również inne ciekawe obiekty w tym miejscu. Odwiedź pałac, ale najpierw przeczytaj o ciekawej historii tego miejsca na blogu www.wielkopolskaciekawie.pl.